na pograniczu, gdzie różne kultury się stykały i łączyły. Jest to kolejne spotkanie, które odbywa się dzięki zaangażowaniu kilku podmiotów. Państwa, stowarzyszenia, tak samo wcześniej kolegiaty Urzędu Morskiego, Muzeum, także tych podmiotów, które szukają korzeni tożsamości dziejów, są zainteresowane tą rzeczywistością kultury i historii dziedzictwa przodków tej ziemi i narodu naszego polskiego. Idea była i przyświecała taka, jak i przyświeca naszej fundacji, żeby prezentować dorobek i dziedzictwo kultury polskiej na arenie międzynarodowej, a zarazem prezentować również wartości i tradycje innych kultur oraz to, co one wnoszą, ich wzajemne oddziaływania, powiązania i relacje istniejące na podłożu tak samo kultury duchowej, jak i materialnej. Czyli w najprostszym ujęciu ogarniają one całą rzeczywistość bogactwa kultury, które tworzą pojęcie cywilizacji, gdzie mamy te dwa fundamenty właśnie, duchowy i materialny. Jeśli chodzi o Rumian i ich zainteresowanie, to ich ślady działalności takiej Rzeczypospolitej, zauważamy już od XVI wieku, została Ruś Chadzicka włączona i połączona z Lwowem. Natomiast wcześniej już i Ormianie poprzez szlaki handlowe docierali i uczestniczyli w wymiarze gospodarczo-handlowej, rzemieślniczej, jak i zarazem też enklawa religijna, ponieważ z rozwojem kupiectwa, handlu, wymiany pomiędzy społecznościami również towarzyszyło temu dane wyznanie, dane narodowości. Stąd istnieją różne miejsca, gdzie są ruiny pewnych obiektów sakralnych ormiańskich, które zostaje po drugiej stronie granicy na obecnych terenach Ukrainy. Natomiast jeśli chodzi o sam Jarosław, tak jak pani kustosz przedstawiała poprzednim razem, takich śladów namacalnych z obiektów nie zostało nic, natomiast są dokumentowane pewne fakty, iż kościół ormiański w Jarosławiu istnieje. Tak samo poprzednim razem byli wspominani myśliciele, wybitniejsi ormiańscy, jak Sadok Baranż, który nawet miał urzędować, jak pokazywał pan Damian Kuntel, w Jarosławiu, natomiast nie doszło do tego, że mógł tu podziałać, ponieważ przeniesiono do innego miejsca. Tak samo jeśli idzie o arcybiskupa Józefa Teodorowicza, on też działając na terenach lwowskiej archidiecezji, jak i w tych terenach Rzeczypospolitej również w Jarosławiu bywał. Natomiast nie jest to jakoś tak udokumentowane, na ile i jak często. To są jeszcze wciąż obszary pewnych badań.